Andrzej Piaseczny, teolubiany wokalista, który, przypomnę, zaczynał swoją medialną przygodę w Radiu Kielce. A było to ponad ćwierć wieku temu. Jakby brzmi, prawda? ćwierć wieku. I pewnie wtedy, jako wokalista zespołu Mafia, nie przypuszczał, że właśnie tak potoczą się jego zawodowe losy. Dzisiaj komentuje wydarzenia codzienności, czasami pojawia się niespodziewanie w jakiejś szkole i spotyka z młodzieżą, a w każde Boże Narodzenie odwiedza kościoły w małych i nieco większych parafiach naszego województwa, śpiewając kolędy. Tyle napisano i powiedziane już o piasku, a ten od czasu do czasu otwiera także swoje karty i zdradza szczegóły prywatności. A to, że lubi samodzielnie dbać o warzywniak i sad, a to, że hoduje róże, a to, że włącza się także w akcje charytatywne. Sam otrzymuje tysiące, a widziałem to na własne oczy listów z prośbami o pomoc dla chorego dziecka czy dorosłej osoby. I dlatego teraz postanowił przygotować i udostępnić na swoich profilach w mediach społecznościowych informacje o potrzebujących. Oczywiście za ich zgodą. To będą pomocne poniedziałki. Co to będzie? Otóż w każdy poniedziałek pozwolę sobie publikować jedną z próśb o pomoc, które do mnie trafiają. Prawdopodobnie nie wszystkim uda się pomóc, ale przecież warto. Spróbować. Dlatego Was proszę o to, żebyście nie niecierpliwili się, kiedy co poniedziałek taka prośba zostanie opublikowana, a raczej pokazali, że nawet grosik tutaj ma znaczenie. Jak tłumaczy, dlatego zdecydował się na takie rozwiązanie, bo chciałby, aby nikt, kto zwraca się do niego o pomoc, nie czuł się niezauważony. Efekt skali złotówka 10 w dużej ilości w każdym z tych przypadków będzie dobra i pomocna. Zobaczcie, pomocne poniedziałki. A przy tej okazji proszę posłuchać ze snów naiwnych, bo to właśnie w tej piosence kończącej album O mnie, o tobie, o nas, mówi, że warto pomagać. Tak jak on.